Siema, dzisiaj zajmiemy się hatakiem 255. Twierdzenie sobie zostawię. Laptop ma zbitą matrycę. Jak widać, nie daje żadnych znaków życia, tak więc od razu bierzemy się za jej wymiankę i demontaż. Raczej demontaż i wymiankę. I zobaczymy, co nam to przyniesie. Ale mi się ciepło w palec zrobiło. Myślałem, że rozciąłem sobie ramką. Trzeba uważać przy tego typu manewrach. Laptop nigdy nie był rozbierany. Tutaj dół był przyklejony jeszcze. I wkładając tak palec, można sobie naprawdę mocno rozciąć przez tą krawędź. No ale dobrze, że nic się nie stało. Wszystkie mocowania w jednym kawałku. Tak więc na razie idziemy jak wściekli i ta wściekłość właśnie została zahamowana przez Anię. Dobra, są śrubokręty. No i lecimy dalej. To taka szybka robótka będzie. Klientka przed chwilą dosłownie przyniosła mi ten komputer. Ja byłem w trakcie walki z tym złomkiem, którego widzicie w tle. Znaczy, tam może nie tyle walka, ale komputer jest mega zabrudzony z zewnątrz i software, znaczy z zewnątrz. No, osprzęt tak fizycznie jest zasyfiony. Co tam jeszcze? A, no i programowo, tak. Nie nagrywałem wam tego, bo co ciekawego może być w czyszczeniu komputera stacjonarnego. Cyk. No. Chodź. Gdzieś mi się tutaj... O, ładnie. Cyk. Wymieniamy jedną na drugą. Wstawiamy. O, i chyba nie wstawiamy. 30-pinowa matryca. Kurde, ostatnio miałem ten sam problem. To było również w HP-ku. Mogłem sobie to, czy mogłem o tym pamiętać. Tak więc cóż, no, robota nie będzie zrobiona od ręki. Muszę zamówić matrycę i będę kontynuował nagrywanie filmiku po tym, jak matryca już do mnie przyjdzie, czyli zapewne po weekendzie. No cóż, to nara. Dobra, mam już matrycę, minęło dni kilka. Ale bym się śmiał, jakby tu była faktura. Tak, sąsiad ma remont. Zaleta mieszkania w bloku.
kurde, chyba zaraz założę jakieś słuchawy, bo to będę zwariować. Mogłoby to nie być złym rozwiązaniem. A jako, że czeka mnie jeszcze dzisiaj nagranie dla Was składania zestawu komputerowego. Tak więc może być tak, że będę to robił w słuchawkach. Matrycka w fajnym stanie, miała być jakości, a o kurde, widzę, że coś na styropian nam na obiektyw usiadł. Dobra, czekajcie, teraz tak, a widzieliście jak teraz mam przygotowane tutaj, zobaczcie, kurde, czekajcie, śrubaczki od razu, tutaj jakieś coś do rozszczepiania plasticzków, teraz to już profeska, nie będę wam szukał zawsze na nagraniu, znaczy będę, bo to tylko teraz jakoś tak położyłem, a teraz pora na łyk kawy. Okej, dobra, tu mamy naszego pacjenta. Wszystko jakby się zgadza. Czekajcie, tutaj coś sobie wyścielał, żeby się niechcący matryca nie porysowała, czy coś. O. Dobra. Klik. Klik, klik i teraz tak. I wszystko powinno grać. Za chwilę sprawdzimy przed skręceniem. O, tak, tak, nic nie wystaje, wszystko fajnie. Taśmę można by puścić tutaj. O. Klik. I gra. Żeby system nie zaczął startować najlepiej, ale już za późno, to nic. O, sobie go skręcę w międzyczasie. Zaraz zobaczę, czy mam takie śrubaczki. Bo kupiłem sobie nowe śrubaki, właśnie te, o których nieraz wam wspominałem przy okazji kręcenia przy telefonach, że zawsze mi tam czegoś brakowało. Kupiłem sobie zestaw precyzyjnych śrubokrętów, nie jakiś drogi. Jak się okazało, jeszcze super gadżetów dodatkowych w tej cenie dostałem. Śrubokręty są raczej gównianej jakości. No. Jak biorę te jakieś tam nazwy, Jones Way, tak, pewnie się to jakoś tam czyta, aczkolwiek ja nie jestem poliglotą. No to te śrubokręty są, kurde, no super, bierzesz do ręki i wiesz czym pracujesz. A tamte bierzesz do ręki i też wiesz czym pracujesz. Wytworem małych, żółtych ludzików. Ale takich, którzy zrobili te śrubokręty za, nie wiem, miskę ryżu może. Długo jakoś się uruchamia ten system. Hmm.
leży ramka, jeszcze pozostawię nienałożoną. Widzę, że dziwnie nagrywa, tutaj jasno, tu ciemno. Nie, matryca jest równomiernie podświetlona. Aha. Przygotowanie coś tam, no dobra, pewnie jakieś aktualizacje czy coś. Czyli my możemy już ramkę nałożyć. Trochę wyżej chyba jeszcze podnieść statyw, żebyście więcej widzieli. O, i dzisiaj wszystko wystartowało. Nie wiem, czy to już nie jest za wysoko, czy za dużo szczegółów nie będzie uciekać. No ale teraz to już tylko zakładanie ramki. Dobra, to klik. Klik. No, chcemy zamknąć. O, zamknij. No i tyle. Ramka elegancko, znaczy ramka. Matryca elegancko świeci. Nie ma żadnych skaz. Więc za chwilę jeszcze go tak z grubsza tutaj przeczyszczę. Zetrę i tyle, tak? I komputer zostanie oddany dla klienta, bo już klient wczoraj dzwonił, ale jakoś tak dosyć długo ta matryca szła. A teraz będzie sztuczka. Jeżeli filmik się podobał, interesował, bądź masz okazję, masz ochotę śledzić kanał, to kliknij na przykład o tu. Tu kliknij. Tak. A będziesz otrzymywał informacje, kiedy dodałem nowy materiał i tak dalej, i tak dalej. Ale sztuczka, rozwijam się. To już chyba 100 któryś film, tak więc a co? Dobra. Dzięki za uwagę i na razie.